Dom kultury to jest budynek, ale wnętrze tego budynku tworzą ludzie, którzy są zaangażowani właśnie w to, żeby to ciepło było wytworzone, żeby jak się tutaj przyjdzie, żeby się czuć jak u siebie w domu. Mając 17 lat, jak tutaj się dostałam, zostałam zaangażowana do zespołu pieśni tańca Rzeszowiacy, to Dom Kultury stał się dla mnie drugim domem. To właśnie spotkanie z ludźmi, którzy tu pracują, do dzisiaj pamiętam, wspominam z sentymentem, bo to byli ludzie, którzy właśnie chcieli nam dać swoje właśnie takie serce do tego, żeby lubić to, co się robi, żeby pokochać właśnie taniec, śpiew. Potrafiłam się otworzyć, no bo jednak dziewczyny z tamtych lat, no nie śmiała byłam bardzo dalej. Niby jestem taka, ale uwierzyłam trochę w siebie, że coś potrafię zrobić. Z Rzeszowiaków przeszłam do Towarzystwa Śpiewaczego Melodia. Wcześniej jeszcze kontakt z Melodią miałam i z Big Bandem jako w chórku, który nam pan Leopold Kozłowski stworzył Big Band i tam śpiewaliśmy w chórku. Nigdy nie było tak, żebyśmy mieli jakieś problemy z dyrekcją, z pracownikami Domu Kultury, zawsze uśmiechnięci i zawsze pomocni. Więc to Melodia tutaj się zadomowiła dość, nawet na dłuższy czas. I te wspomnienia są bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo miłe. Robiliśmy tu wiele rzeczy wspólnie z Domem Kultury i tak jak do tej pory w zasadzie ta współpraca trwa. Następną taką fazą moją współpracy z Domem Kultury było to, że zostałam prezesem Towarzystwa Śpiewaczego Melodia i ta współpraca była bardziej ścisła wtedy, bo przedtem nie ja decydowałam, nie chodziłam na rozmowy. Ja szczególnie sobie cenię współpracę z pracownikami, którzy nigdy nie odmówili nam pomocy. Oprócz tego, że śpiewałam i działałam w Melodii, zostałam zaproszona też do współpracy w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Też byłam tam w Zarządzie Spraw Kulturalnych i w tym czasie właśnie też powstał od razu, prawie że na drugi rok po powstaniu Uniwersytetu, powstał zespół kabaretowo-teatralny Senior Show, w którym miałam zaszczyt się też znaleźć. I tutaj mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, zresztą do tej pory to nie są wspomnienia, to jest aktualna współpraca w dalszym ciągu. I tutaj chylę czoła właśnie przed pracownikami Domu Kultury. Wszyscy, którzy mogli nam pomóc, to zrobili z uśmiechem, chętnie. Ja to wspominam wspaniale i uważam, że ta współpraca dalej będzie kwitła. Thank you.